Ojej, strasznie jasne. Ale mniejsza z tym. Flota SKM z kolejnymi, nowymi pociągami, a także czas rozpocząć sezon linii turystycznych oraz Warszawa bez całej drugiej linii metra, czy pilotażowy program nowego pojazdu z SDM-u i Skoda Warszawia dotarła już do Warszawy. O tym nie tylko. 30 kwietnia w sobotę. Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czemu Awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Dziś odcinek jest dosyć specjalny, bo jest za mną jasno, jest ogólnie jasno. A to dlatego, że nagrywam ten film w piątek i to jeszcze nie w takiej nocy. Znaczy za chwilę 19, ale jeszcze nie taka noc. Zacznijmy standardowo od awarii na stacjach metra i zanim się przeniesiemy na mój magiczny ekran, dzisiejsza awaria znajduje się tutaj, czyli Nowy Świat Uniwersytet, a konkretnie tylko i wyłącznie jedna winda dziś nie działa. Nowy Świat Uniwersytet, winda zachodnia na peton, poziom minus 3, minus 1, czyli jak widzicie tam trochę głębiej jest. Idziemy dalej, no i tutaj tylko chcę wspomnieć o tym, że dosyć dużo była awaria w metrze warszawskim, awaria lub po prostu jakiś incydent, albo coś się działo po prostu, dlatego że druga linia metra została prawie w całości zamknięta od Księcia Janusza do Dworca Wileńskiego. M2 tylko i wyłącznie na kursie Trocka, Dworzec Wileński, trochę krótko. No i M1 też była dosyć mocno wycięta, ponieważ na odcinku od Wilanowskiej do placu Wilsona nic nie jeździło. No jeździły oczywiście autobusy za metrą, w jedną, w drugą była linia M1, linia M2 autobusowa za metrą M1, za metrą M2. No, na Świętokrzyskie można było mieć naprawdę niezły odjazd, bo były dwie linie za metro, wszystkie cztery w sumie były w innym kierunku. To musiał być niezły odjazd. Ale lecimy dalej, bo pierwszy pojazd metra już dojechał do Warszawy. Skoda Warszawia już jest. Link do filmu, gdzie macie przyjazd tej Skody, nie na live, ale na specjalnym filmie, który zrobiłem wczoraj, macie teraz w opisie i w karcie, abyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj przy bardzo są zdjęcia z transportu publicznego. Możemy sobie zobaczyć w sumie, jak to wygląda w środku też, jak się prezentuje z ludzkimi. Proszę bardzo, szybko wjechał. Tu w ogóle ciekawe jest to wyjście i zwróćcie uwagę, że przez to, że tutaj jest to wyjście ewakuacyjne, jak widzicie, to znaczek schody musiał być przesunięty. No, trochę szkoda, ale i tak spokojnie znaczek schody pewnie i tak zniknie, bo to go wywali. No, a tak to wygląda. Więcej o Skodzie. Pewnie niedługo będzie jakaś konferencja i będą pokazywać te schody. Jak one pięknie nie wyglądają, już niedługo. I zobaczymy też, jak w środku wyglądają. I to raczej po majówce będziecie mogli coś takiego u mnie też na kanale zobaczyć. Co nie zmienia faktu, że idąc dalej, metro na Bemowie i Brudnie będzie trzeba zaktualizować 88 tablic i schematów na stacjach metra. Jest to związane z tym, że będzie otwarcie nowych stacji metra, więc i schematy trzeba pozmieniać na nowe linijki, taka jak tutaj. Jak to jest zdjęcie z Ulrychowa, zrobione przez jakąś niesławną osobę. Możemy zobaczyć tą niesławną osobę, kto zrobił to zdjęcie. To nie zmienia faktu, że jak widzimy na tej linijce, mamy stację od Bemowa do Brudna bezpośrednio. No, tu będzie jeszcze te wydłużenie na Karolin kiedyś, ale no to jeszcze chwilę potrwa. I teraz na całej drugiej linii metra takie będą musiały być linijki. No i oczywiście inne schematy na stacji też będą musiały być pozmieniane, aby to wszystko mogło tutaj być poustawione jak najlepiej i żeby to mogło wyglądać. Także czekamy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i zobaczymy. Jestem ciekawy, za ile oni dołącznie wycenią i żeby to szybko poszło. Oczywiście jeszcze osobną rzeczą jest wklejenie nowych rozkładów, a konkretnie schematów metra w pociągach metra.
To jest już większe, ale to jeszcze zobaczymy. Idziemy dalej. Kolejne informacje metrowe, czyli metro na Kolonii. Nie jest postępowanie w procedurach. Ruszają konsultacje. To tylko na górę czytam tak w dużym skrócie, żebyście wiedzieli mniej więcej, jak to wygląda sytuacja. No, to jest takie naprawdę światełko w tunelu, jak tutaj na transporcie napisali, czyli wreszcie światełko w tunelu niekończących się procedur. Wojewoda Mazowiecki ogłasza konsultacje z udziałem społeczeństwa dla części złożonych wniosków. Oznacza to, że przedłużone dokumenty przeszły już proces opiniowania w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i szeregu państwowych instytucji. Świetnie. Ciekawe, co będzie dalej. To tylko i wyłącznie daje światełko na tunelu, że może w tym roku zacznie się budowa. Mam nadzieję. Bo inaczej nie będę mieć co nagrywać. Żadnego zapraszania do metra nie będzie. A to będzie dramat. Zresztą wy na pewno to możecie się domyśleć. Czy no będzie zapraszania do metra. Skoda, jakiś tam Plac Konstytucji, Muranów. Kończąc temat metra, pociągi M2 są na trasie skróconej i nie dlatego, że jest jakiś bagaż czy coś innego, tylko jest właśnie przyłączanie do Bemowa. No i tutaj mamy kurs skrócony, linia ZM2 będzie jeździć. Jak widzimy tutaj od Daszyńskiego, tutaj przy tramwaju na Kacprzaka, metro Płocka, metro Młynów, tu mamy dwa przystanki metro Młynów, tylko jeden na żądanie. Tutaj mi telefon daje. Następnie mamy metro Księcia Janusza, no i dalej idzie do Górczewskiej, bo też na Górczewską zostały cofnięte wszystkie linie 700, ale tylko i wyłącznie na okres, kiedy metro tutaj nie działa. Także bardzo duży minus dla osób, które jeżdżą 700-kami. No ale to oczywiście jest na okres majówki, z tego co pamiętam, do 8 maja. No i proszę bardzo. SKMK, już niedługo będą nowe pociągi, nowe 5-członowe, 6 nowych 4-członowych impulsów, 2 wozi pasażerów. Aglomeracji warszawskiej już od kilku tygodni. Pociągi kursują na linii S2, łącząc lotnisko Chopina z Sulejówkiem. Przejechały już w sumie ponad 90 tysięcy kilometrów. I to akurat faktycznie muszę przyznać, że jeżdżę na tej trasie, bo jak zobaczycie pewnie jutro w filmie z zachodniej, to będziecie mogli naprawdę zobaczyć, że tam faktycznie co chwilę jeżdżą te impulsy dwa. Jak ja tam latałem, to one tylko się zastanawiałem, ile już ich jest, że co chwilę widzę tylko jeden, drugi, trzeci. No ale tak, faktycznie jest już ich trochę. Idziemy jeszcze dalej, bo Elki będzie ich więcej. Otwoc i Józefowie będzie więcej Elek, a konkretnie będzie przywrócenie linii L22 na poprzedniej trasie oraz L50 i L51 pojawiają się nowe w nowej trasie. Stare zasady oczywiście korzystania, jak będzie wyglądać i takie tam szczegóły. No to jak ktoś jest z was ciekawy, to po prostu może sobie poszukać, bo zawsze coś ciekawego jak nowe linie autobusowe, ale Elki może są najmniej ciekawe. Zresztą już i tak w tym roku ZTM bardzo dużo linii otworzył i uruchomił. No, czy one jakkolwiek ciekawie jeżdżą? No nie będę ukrywać, że większość tych linii jeździ bardzo rzadko. Na szczęście 333 już niedługo się zmieni w 233. Ale jeszcze 319 mogliby naprawić. Idąc dalej, tramwaje, czyli Warszawa ZTM wybrał wykonawcę, który przedłuży światowidę do Modlińskiej. Mamy to. Złych nowin, no to półtorej roku i tak będzie to budowane. Nie wiem, co oni będą robić przez te pół roku. Chyba naprawdę ręcznie tam będą z dwie czy trzy osoby ustawiać każdy krawężnik idealnie, ze stówmiar z wszystkim. Nie no, inaczej wątpię, ale możliwe, że tak to będzie wyglądać. Także no, czekamy, aż to będzie dalej wyglądać. Na realizację przeznaczono 546 dni, czyli ponad 18 miesięcy. Idąc dalej, nie zatrzymując się, warszawskie linie turystyczne, sezon 2022, zaczynamy. Jest oczywiście okrojony, jak już zazwyczaj co roku. Linia 36 mamy. Jedzie na trasie Plac Narutowicza, metro Marymont. Linia 100 mamy. Jeździ od centrum do centrum. Promy. No, mamy. Mamy prom Pliczka, Słomka i Wilga. Przyprawy promowe są bezpłatne. Tak, Turkawki cały czas nie mamy. Statek do Sydocka jest i jest Piaseczyńsko-Grójecka kolej wąskotorowa i linia 51. Tutaj też niedługo będzie to faktycznie już pulsować i funkcjonować. WLT wraca w nowym sezonie. Dalej majówka, warszawski transport publiczny i parkowanie w majówkę.
Co z tym parkowaniem? 2 maja nie płacimy za parkowanie. Okej, dobra, to tyle z ciekawostek. Natomiast co do zmian, to jest zbyt ich dużo. Po prostu stawcie rozkład jazdy, jak będziecie jechać tego majówkę, bo wszystko może jeździć na okrągło. Na okrągło, rzadziej i w ogóle inaczej. To tak dużo chcę, aby wam tutaj nie rozjeżdżać się, bo z tego co widzę, to naprawdę wszystko jeździ według specjalnego rozkładu jazdy. Z kolejnych ciekawostek, Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce rozpoczyna pilotaż mobilnego skanowania dróg. Od poniedziałku samochód ze specjalnym systemem kamer na dachu przygotowuje bardzo dokładny obraz 150 km dróg w Warszawie. Rozpoczęliśmy pilotaż na wybranych drogach stolicy. Jeśli program się sprawdzi, niewykluczone, że swoim zasięgiem objmie wszystkie arterie w mieście. Dzięki temu możliwe ma być błyskawiczne i kompleksowe identyfikowanie awarii w wypasie drogowym, a więc dużo szybsza naprawa. No, jak dla mnie, według mnie bardzo dobry zakup demowy. Mamy już e-kontrolę. Mamy teraz sprawdzenie, jak wyglądają nasze drogi. Dobrze wiemy, jak bardzo lubię pojazdy, o których dzisiaj nie będę wspominać, żeby nie powtarzać się. Od e-kontroli, natomiast mamy tutaj też taki nowy pojazd. Zobaczmy, jak on wygląda. Demowe zdjęcia. Proszę bardzo, ma trochę inną rejestrację, więc widać, że taki no polski. Ma tutaj pełno kamerek. To wygląda mi jak OpenStreetMap, ale pewnie to trochę coś innego jest. Mają nawigację samochodową, w środku jest jakaś klawiatura. Jest oczywiście parę kamerek zamontowanych na górze. Same osoby tutaj gestykulują, a tak ZDM w skrócie. No dobrze, no w sumie zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać i czy uda komukolwiek się go spotkać. Dalej Sokratesa, niedługo film będzie Sokratesa, wspierający mogą już go zobaczyć przedpremierowo. Natomiast układanie ostatniej warstwy asfaltu na ulicy Sokratesa właśnie odbywa się w majówkę. Po majówce ta ulica będzie już w całości przejezdna w jedną i w drugą stronę. Czyli w całości przejezdna po przebudowie z tą okrojoną wersją będzie już w całości przejezdna. Mamy jeszcze 2 newsy na sam koniec. Otworzyliśmy ofertę na budowę 2 rond na ulicy Kadetów. No, wygląda aktualnie to dosyć z ostrym zakrętem. Jak kiedyś jeździłem do CZD, to faktycznie miałem okazję tędy często jeździć. No, te ronda na pewno tutaj usprawnią wyjazd z bocznych uliczek. No i bezpieczeństwo na tym dosyć ciekawym zakręcie. To też na pewno tak będzie. No i na koniec teraz 5 rogów. Płyty posadzone, wszystkie drzewa, przebudowaliśmy plac 5 rogów. A, nie, że przebudowaliśmy, przebudowa trwa. Dobrze, widzę, że są tutaj nowe oświetlenia i nowe płyty, zobaczmy zdjęcia, bo to jest najciekawsze. Tekst zawsze jest dobry, ale z zdjęć można zazwyczaj wszystko wyciągnąć, co oni tam robią. Jak tam się zdjęcie wczytam. Od razu mówię w tym momencie, bo coś zdjęć się nie chce wczytać, że sondażu dzisiaj żadnego nie będę pokazywać, bo żadnego nie było też w tym tygodniu robionego przeze mnie. W sumie nie wiem czemu, chyba naprawdę nie miałem okazji i czasu, ale to już raczej wakacje, to się wrócimy do tego. Dobrze, zobaczmy, jak to wygląda. No faktycznie, dużo tych płyt. Jest na pewno więcej drzew niż było ich wcześniej. To na pewno. Czy coś tu jeszcze mamy? Ładuje się. Dobrze, mamy. Drzewa nastawiają. Będzie nam kolejne zdjęcie, czy nie? To jest w ogóle... A, to jest w ogóle nowy wjazd już tutaj, jak widzimy. Tam do Chmielnej też tutaj już jest poustawione wszystko. No dobrze, to faktycznie dosyć dużo się pozmieniało. Odcinek z placu 5 rogów trzeba będzie zrobić na drugi tydzień maja, bo pierwszy tydzień maja już jest w całości zrealizowany, jeżeli chodzi o filmy. Dobrze, to było na tyle z mniejsza z tym. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Tylko jeszcze słowo organizacyjne a propos najbliższego okresu, co warto podkreślić. No to teraz mnie nie ma. Ja wyjechałem w piątek, wrócę późną środą. W czwartek będę pewnie w metrze dla odmiany. Natomiast co jest ważne, na przestrzeni tego okresu ja będę odpoczywać faktycznie, więc jeżeli będziecie pisać jakieś komentarze, to może tam poszczególnym osobom będę odpowiadać, ale raczej przez większość czasu tutaj będę wyglądać w ten sposób. Znaczy, no może niekoniecznie będę chodzić w sumie po ogórach, ale będę odpoczywać.
Filmy będą się pojawiać. Spokojnie. To nie jest tak, że kompletnie mnie nie będzie. Będzie lepiej niż w ostatnim tygodniu, bo będą się filmy pojawiać codziennie, bo już nagrałem ich naprawdę dużo. Filmów mam dużo na zapas, na tyle dużo, że nie miałem czasu nawet wszystkich zmontować i jak wrócę, będą się pojawiać kolejne, na przykład Toru WKD. Nie zobaczycie najprawdopodobniej na początku tego tygodnia, dopiero może jak wrócę. Ale zobaczycie z ciekawostek, co w najbliższym czasie się pojawi, to przebudowa Marsa będzie dalej tego wiaduktu, znaczy budowa drugiego wiaduktu Marsa. Będzie Sokratesa, będzie tramwaj, a konkretnie zjazd do zajezdni Arnopol. Co my tam jeszcze mamy? Dużo tych rzeczy tam było faktycznie. No i jeszcze kolejne inwestycje, jak na przykład nowy parking Parkuj i Jedź też się pojawi. No i oczywiście jakiś tam filmik za. Także do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. No, w sumie to ten wyjazd to jest dosyć w dobrym momencie. Majówka to i tak byłaby wolna, a i tak nie bym jeszcze z nią pracował, a jak wrócę, no to za chwilę będę mieć sesję, więc trzeba będzie mocno szplecować się. Biorąc pod uwagę, że niedługo będę mieć kolejny wyjazd, tylko do Sopotu, no to będzie jeszcze ciekawiej. Ale do zobaczenia niedługo. Cześć!